Człowieku. Witamy serdecznie, to jest Naprawdkę w życiu stolicy. Mikołaj Jaok-Janusz i Ziemowit Piast-Kosakowski. Naprawdkę w życiu, dla życia. O Warszawie, na pewno o Warszawie, a dzisiaj... Na pewno dla życia i o życiu. I o życiu, jesteśmy pro-life, a dzisiaj zajmiemy się... No ale nie jesteśmy jakimiś takimi gośćmi też, którzy naklejają zdjęcia abortowanych embrionów i stają z nimi pod klinikami. No to też nie jest tak, że jesteśmy jakimiś takimi... prolajferami aktywnymi, takimi za bardzo. Aktywnymi prolajferami jesteśmy jako tutaj uczestnicy prokreacji. Tak. Chciał przeciwno jak no. najbardziej, ale w żadnym wypadku pro-choice, only pro-life. A jeżeli chodzi o Warszawę, to dzisiaj skupimy się na Pawle Rabieju. Mhm. Mikołaj, poznałeś kiedyś pana Pawła Rabieja? Tak, poznałem, miałem okazję z nim przeprowadzić wywiad, rozmowę, tak samo jak ty miałeś okazję z nim porozmawiać w Sejmie zresztą. Tak, ja w Piast TV, a ty? W Superstacji, w SS, tak zwanej Superstacji. No taki żartik. Natomiast... Ale o co chodzi? Właśnie, i może tak zacznę od tego określenia, które wydało mi się bardzo adekwatne dla pana Rabieja. Określenie, którego użył ostatnio w jakimś programie Michała Rochonia, ten Dominik Tarczyński, tak, z PiS-u, Europa, powiedział, że Rabiej to jest słup polityczny. No i właściwie to nie ma żadnego znaczenia, czy on tam jako koordynator w Warszawie do spraw bezpieczeństwa i zdrowia, czy on jest w Grecji, czy gdzie. Dlatego, że i tak to jest po prostu taki gwarant przymierza z jakimś środowiskiem. I zastanowimy się nad tym. Zastanowimy się, czy to tak właśnie. Jak ty to widzisz, młody? Ja to widzę tak, że może troszeczkę backgroundu. Został zdymisjonowany Paweł Rabiej ze stanowiska wiceprezydenta Warszawy. Rzekomo za L4 i wyjazd do Grecji na wakacje. Za L4, a nie za LGBT. A nie za LGBT, tylko za L4. I Paweł Rabiej odpowiadał za nadzorowanie służby zdrowia i generalnie nadzór nad Warszawą, jeżeli chodzi o walkę z COVID-em. I w tym czasie, kiedy jest wzrastająca fala zachorowań, akurat wybrał się na wakacje. No i w tym czasie, kiedy ze swoim żonomężem, tak? No to akurat nie wchodźmy w życie prywatne. W każdym razie w momencie, kiedy są demonstracje w Warszawie, niewątpliwie każące spojrzeć uważnym okiem komuś, kto zajmuje się bezpieczeństwem i koordynacją jakichś właśnie działań służby zdrowia w Warszawie, no ale też z tego samego względu, że to osoba zajmująca się zdrowiem teoretycznie... I tu akurat boom tego koronawirusa, no raczej powinien być w Warszawie, ale bez mrugnięcia. Ja sobie myślę w ten sposób bardziej, że jaki to miał, pewnie nie miał stary przerwaną imprezkę taką w stylu greckim. W zasadzie Paweł zorientowali się, że tu jesteście, że imprezka. Tak, przestał udawać Greka, że tutaj i on od razu, wiesz, kurczę, od razu na lotnisko, przecież to tam trzeba promem, jednym samolotem, to nie jest takie hop-siup. Akcja ewakuacja. Na zjazdówie poimprezowej. Ale nie zastanowiło cię jak Trzaskowski bez mrugnięcia okiem się go pozbył, w ogóle w trymiga, tak? Zdymisjonowany Paweł Rabiej okłamał mnie, nie wiedziałem, że jest no, na cztery na razie. No, wiesz, to też takie, nie jest, wiesz, do końca tak, to jest tak, trochę. Że... No ale dobra, to jest tak, że do pewnego momentu kogoś kryjesz za nawet większe rzeczy, a potem jak pada decyzja, nie wiem, nawet nie twoja, w takim wypadku Platformy, nie mam pojęcia, kto tam teraz decyduje, pewnie Budka, no to nagle pyk i lecisz w tym momencie. Że tak. To raczej było po prostu... tak to odebraliśmy jako nagłą decyzję, po prostu zmieniły się jakieś tam układy. I... Nie no, świadczyło to na pewno o jednej rzeczy, że Trzaskowski nie darzył sympatią Rabieja, skoro pozbył go się przy pierwszej, bliższej okazji, której mógł, tak? I to w taki sposób upokarzający dla Rabieja. To może parę słów, skąd się wziął Rabiej? On w ogóle był dziennikarzem, z tego co wiem. Tak, napisał książkę o Mieczysławie Wachowskim, czyli kierowcy Lecha Wałęsy. Który, tak, młodsi mogą nie kojarzyć, że Wachowski to był, tak, funkcjonowało takie powiedzenie, kto nie z mieciem, tego z mieciem. To był taki, no, szofer, dość prosty chłop, szofer Wałęsy, który graś, był praktycznie, graś. Tak, ale był, miał czasem i większy wpływ na Wałęsę niż sam Wałęsa. Zdecydowanie. I Paweł Rabiej był dziennikarzem młodym, swoją drogą był również politykiem Porozumienia Centrum. Tak. Tak. I potem rzekomo pełnił funkcję rzecznika Fundacji Pro Civili i był związany z wojskowymi służbami informacyjnymi. On się wypierał tego oczywiście w internecie, ale wielu dziennikarzy z tamtego okresu i na przykład... A czym jest ta fundacja? Wypierał się, nawet może posłuchamy, jak się własnoręcznie wypiera, bo akurat miałeś się go okazję o to spytać. Prostowałem już te informacje w trakcie kampanii wyborczej. Nie miałem nic wspólnego z Fundacją Pro Civili, nie byłem jej rzecznikiem. Fundacja Pro Civili prowadziła swoją bez wątpienia przestępczą działalność pod koniec lat 90. Ja wtedy zajmowałem się czymś zupełnie innym, co jest bardzo łatwo sprawdzić. Dodam jeszcze, że w tej kwestii jestem osobą poszkodowaną przez Wojskowe Służby Informacyjne, o czym
bardzo dokładnie pisze raport Antoniego Macierewicza. Też zachęcam do przyjrzenia się temu, dlatego że wszystkie fakty i kwestie związane z tym, jak powstawała ta fundacja oraz w jaki sposób inwigilowano przy okazji dziennikarzy, w tym dziennikarzy śledczych, właśnie tam są zamieszczone. Rozumiem, że poleca pan lekturę książki Wojciecha Sumińskiego Niebezpieczne związki. Szczerze mówiąc, nie czytałem tej książki, natomiast dość szczegółowo przeczytałem raport Antoniego Macierewicza o rozwiązaniu w WSI. Ja się zajmowałem tym kiedyś bardzo blisko jako dziennikarz śledczy. Jestem autorem książki o Mieczysławie Wachowskim, Kim pan jest, panie Wachowski, więc to był ten moment, kiedy na początku lat 90. służby dość intensywnie rozpracowywały środowiska prawicowe, do których wtedy należałem. No i właśnie przy tej okazji tam sporo ciekawych rzeczy się dowiedziałem w ogóle o kulisach tej sprawy. W teczce Lesiaka znalazło się coś na pana temat? Szczerze mówiąc, to było tak dawno. Nie sądzę, żeby coś w teczce Lesiaka było. Ale może powiedz dwa słowa o tym, czym jest ta Fundacja Pro Civili i dlaczego jest taka przekręciarska. Fundacja Pro Civili zajmowała się wyprowadzeniem pieniędzy między innymi z Ministerstwa Obrony Narodowej, jak i kryciem wojskowych służb informacyjnym i poświadczaniem ich nieprawdziwych deali. I Paweł Rabi w tym środowisku uchodził za ich, jego chłopaka, który był na posyłki, tak? Jako takiego młodego szponciciela. I to wszystko było po nieudanej karierze dziennikarza i polityka jednocześnie. Potem się chyba głośno zrobiło też o Rabieju, jak stał się specem od wszystkiego w Nowoczesnej nagle przy Ryszardzie Petru, który wcześniej znany był głównie z tego, że pojawia się w Radiu Tok FM w porannym paśmie jako komentator. Mądry, bardzo mądry pan ekonomista. Mądry pan ekonomista. Turbo mądry pan i turbo ekonomista. Turbo mem przy okazji. I nagle pyk, takie coś jak Paweł Rabie, który pojawia się jako szef jakiejś rady eksperckiej Nowoczesnej. Mnie tam Mikołaj bardziej zaciekawiło, że on pełnił te stanowiska bezpartyjnie jakoś. I on pełnił te stanowiska w Nowoczesnej bez mandatu społecznego. Tak, tak, bo on nie był posłem. A pamiętam, jak rozmawiałem wtedy z partyjnie, ale bez nie bez jako... poparcia społecznego. Nie, no nie po prostu bez piastowania jakiegokolwiek urzędu. Tak, bo posłem nigdy nie był, rzecznikiem mianował go Petru, a wiceprezydentem przecież też był nie z wyboru, tylko Trzaskowski w ramach dealu Koalicji Obywatelskiej powiedział, że... Może posłuchajmy chwilę, co miał ciekawego do powiedzenia z czasów właśnie Nowoczesnej. Zaproponuję fragment do swojego programu. No zobaczmy, czy specjalista, bo po tym się chyba poznaje specjalistę, czy jego słowa się sprawdziły, czy nie. Tysiące osób na wiecu, to on się w tym czuje naprawdę świetnie. Jest niezwykle empatyczny, ma fantastyczny kontakt z ludźmi, ma doskonałe bonmoty, bardzo dobrze trafia w taki nastrój, który tam jest. Także akurat jeśli chodzi o takie spotkania społeczne, to wypada w nich doskonale. Myślę, że jest znakomitym materiałem na lidera. Lider musi mieć wizję, musi mieć uczciwość, musi mieć kierunek, w który odpowiedzialność, czyli takie cechy, które powodują, że ludzie chcą za nim iść. I on to wszystko ma, ale pamiętajmy też, że liderzy polityczni, oni się tworzą, tworzą lata, bo tworzą ich tak naprawdę, wydarzenia ich trochę też kształtują. Dla kogo on właściwie teraz pracuje? W sensie zahaczył o bardzo różne rzeczy, był posądzany o bardzo różne rzeczy. Teraz chyba nie był bezpośrednim człowiekiem, jak się okazuje, Trzaskowskiego. Nie. No bo przecież Trzaskowski nawet nie miał pojęcia, że go tam nie ma. Luz, że imprezka na Grecji i powrót. Ale właśnie, bo on napisał na Twitterze Rabiej, że nie wiedział, że tam ma być czy coś i że wraca. Oczywiście. Nie wiedział, że pandemia. Nie wiedział, i potem pandemia. Poszła informacja o dymisji. Trzaskowski opublikował informację, że go właśnie wywala. Nie wiemy, czy został, czy jakby cofnął się na chatę, wrócił na imprezę, czy jednak pojechał do Polski. Bo mógł się, bo stosunkowo szybko się okazało, że jest jednak zwolniony. Tak, ale dymisję chyba trzeba podpisać jeszcze, prawda? Tak, ale nie musi się spieszyć z podpisaniem dymisji przecież. Ciekawe, czy był powrót na imprezownię w Grecji, chłopaki, kurde, straciłem robotę, czy było jednak powrócenie? Tego byśmy się chcieli dowiedzieć. Jak spotkamy pana Rabieja, to na pewno się go spytamy o to, jaki był ciąg dalszy. Bo ja słyszałem, że ta dymisja była związana również z wewnętrzną grą o wpływy w mieście i o rozdania budżetowe i to była polecenie Marcina Kierwińskiego i to Marcin Kierwiński oczywiście z tego... Kim jest Marcin Kierwiński? Powiedz tym naszym pszczółkom, którzy Marcin mogą nie Kierwiński wiedzieć. Kierwiński jest prawdziwym baronem Platformy Obywatelskiej w Warszawie i według moich rozmów z wieloma radnymi warszawskimi to on tak naprawdę odpowiada za politykę kadrową w mieście, za większość interesów i Paweł Rabiej był tam takim hamulcowym, obcym. Czyli Paweł Rabiej jest takim pilnującym Trzaskowskiego, żeby nie był zbyt samodzielny, można było powiedzieć. Tak, no i w tym momencie... To teraz sądzisz, że teraz będzie bardziej samodzielny Trzaskowski? Sądzę, że teraz już nie
będą mieli żadnego hamulcowego w postaci Pawła Rabieja. Bo zobacz na przykład, jaka jest sytuacja z tymi wszystkimi środowiskami LGBT, których twarzą był Paweł Rabiej. Nikt nie stanął w jego obronie, jak go zdemisjonowali. Nikt po prostu nie stanął w jego obronie. No bo wszyscy chcą mieć kasę z urzędu miasta, więc po co mają bronić Rabieja? Nawet jeżeli jest ikoną LGBT, to ich przedmiotowo go potraktowali i nie wzięli w obronę. Ciekawe, jakie będzie jego następne stanowisko. W każdym razie na pewno warto obserwować tę barwną postać. Że to Szymona Hołowni już tam się... Tak? Tak, że już zaklepał Szymona Hołowni i swoim doświadczeniem... Pewnie będzie tak samo jak z Petru, że się przyklei do Petru, wysie energię i ruszy dalej w podróż. Tak, ale... No to polecamy. W takim razie to jest bardzo dobry pomysł. Trzymamy kciuki za pana Rabieja i dopingujemy Szymona Hołownię, żeby go zatrudnił w swoim sztabie i w przyszłym, aktualnym. 2050, więc czas jest. Jeszcze troszeczkę czasu macie na przeszkolenie, panowie. Bo on założył ten ruch, tak? 2050. 2000... Nie jest takie to zbyt optymistyczne. Ostrożne, powiedziałbym. No jeszcze w czasie pandemii, tak? Moim zdaniem to jest ciach bajera.